Z okazji dnia postaci z bajek. Z okazji dnia postaci z bajek. Dziś dzień postaci z bajek. Bajkowi bohaterowie obchodzą swoje święto. Z tej okazji specjalne życzenia nagrali aktorzy Teatru Lalek Bania Luka w Bielsku Białej. To jest program Przystanek Kultura. Dzień dobry. Razem! Podczas 47. tyskich spotkań teatralnych z widzami spotka się także Krystyna Janda. Spektakl Maria Callas Masterclass z udziałem Krystyny Jandy 9 listopada. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam na spektakl Callas Masterclass 9 listopada w Tychach w Teatrze Małym o godzinie 18. Serdecznie zapraszam, Krystyna Janda. Matylda Damięcka, Ewa Kuklińska, Alicja Kwiatkowska czy Agata Załęcka na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury. 7 listopada spektakl Babski Przekręt. Pomożecie mi ukraść Mona Lizę. Nam nie wolno, my pracujemy w muzeum, wyrzucą nas za to. A co ma być? Wisi. Dam sobie głowę uciąć, że wisi. Jesteś kwintesencją zła. To jest Mona Lisa. Kradzież jest impossible. Nie możesz. A kto w 2016 roku włamał się do bazy danych Pentagonu? Mam ją wyeliminować? Jak Leon Zawodowiec? Jestem za młoda, żeby kopać sobie grób. Niech kopsem bity frajerom. Do zobaczenia z tej strony, kraj. Mam alergię na przestępstwo. Czasem lubię coś zrobić dla idei, nie dla kasy. Go rozczłonkowałam przy głowie na piszą, albo rozpuściła w twarzy. Zrobiłaś to czy nie? Gry psujesz? A, raczej nie. 11 listopada w Operze Śląskiej niesamowity spektakl Sól Ziemi Czarnej na kanwie filmu Kazimierza Kuca w reżyserii i choreografii Artura Rzymełki pod muzycznym kierownictwem Macieja Tomasiewicza. Jest to przepiękna opowieść o powstaniach śląskich, bohaterstwie, tradycji i o miłości. Jesień w Teatrze Ziemi Rybnickiej zapowiada się wyjątkowo kulturalnie. Na wydarzenia zaprasza dyrektor teatru Michał Wojaczek. Zapraszamy bardzo serdecznie na operetkę Franca Lehara, znakomitą wesołą wdówkę w wykonaniu Teatru Muzycznego Castello ze znakomymi solistami, m.in. Naira Azjawan czy Tomasz Białek, oczywiście orkiestra Teatru Castello i balet. A więc operetka w pełnej formie, w pełnej krasie, z dużą scenografią. Mam nadzieję, że przypadnie do gustu naszym widzom.
Rozpoczęła się jesień, więc myślę, że te jesienne wieczory będą Państwo gościć częściej u nas w teatrze. Przygotowaliśmy wiele ciekawych wydarzeń. Jutro zapraszamy na operetkę, a w przyszłym tygodniu zaczynamy już spotkanie z muzyką jazzową. Jesień to ta pora roku, kiedy ten jazz brzmi nieco inaczej. Państwo to świetnie od 35 lat wykorzystujecie. Tak, dokładnie. Festiwal trwa prawie że nieprzerwanie przez 35 lat. Chyba dwie przerwy były spowodowane problemami finansowymi w latach 80., 90., wtedy, kiedy zmieniały nam się czasy. Ale my kontynuujemy tą spuściznę. Rybnik to miasto bardzo bogatych tradycjach jazzowych. Szkoła muzyczna wykształciła całe grono znakomitych muzyków. Warto wspomnieć tutaj takich muzyków jak Krzysztof Popek, bracia Jacek i Wojciech Niedzielowie, oczywiście Czesław Gawlik, Nestor rybnickiego jazzu, Adam Makowicz, znakomity pianista światowego formatu, czy Kuba Więcek, który jest odkryciem ostatnich lat. Zresztą Kuba Więcek zagości też w tym roku na festiwalu, będzie grał koncert finałowy. Od zeszłego roku zaproponowaliśmy Kubie być ambasadorem jednego z dni festiwalu, więc właśnie w tym finale wystąpi Kuba Więcek ze swoim trio, ale w tym projekcie, który zaprezentuję w Rybniku, występuje tu także Paulina Przybysz. A więc będzie nie tylko jazz, będą też piosenki, będzie to taki jazz trochę dla każdego, dzięki udziałowi właśnie tej znakomitej wokalistki. W tym dniu wystąpi również Maciej Obara Quartet, jeden z najbardziej wziętych obecnie polskich saksofonistów, ale także muzyków jazzowych. Można powiedzieć, że to taki dzień fryderykowy, bo obydwaj, i Maciej Obara, i Kuba Więcek są laureatami fryderyków ostatnich lat w kategorii jazzu. Rozpoczynamy tegoroczny festiwal 11 listopada. Wystąpi dla nas szwajcarskie trio Marc Perendu z projektem Morphy. Potem znakomita polska wokalistka Ewa Uryga w takim specjalnym projekcie, będący hołdem dla Mahalii Jackson, zapomnianej już trochę, ale ostatnio odświeżanej coraz częściej wokalistki gospel i soul. Więc w ten sposób będzie wyglądał pierwszy dzień festiwalu. Drugiego dnia zagra dla nas również rybniczanin, który dość dawno wyjechał z naszego miasta, przez wiele lat mieszkający w Londynie, Maciek Pysz, zagra ze swoim triem znakomita muzyka ilustracyjna, określona właśnie jazzem. Myślę, że to jest też taki koncert, który może przypaść nie tylko fanom właśnie muzyki skomponowanej, ale także fanom muzyki ilustracyjnej, muzyki filmowej. A potem kolejny hołd tegorocznego festiwalu, czyli program Tribute to Tomasz Szukalski w wykonaniu kwartetu Artura Dudkiewicza. I w tym kwartecie grają trzy osoby, które przez wiele lat grywały właśnie z Tomaszem Szukalskim, i znakomity Radek Nowicki zagra dla nas na saksofonie. Ten program jest też z wykorzystaniem fotosów z Tomaszem Szukalskim, a więc wejdziemy w klimat krakowskich klubów i wyjątkowej osobowości Tomasza Szukalskiego. Tak wygląda dzień drugi, a o trzecim dniu już mówiłem, o finale, kiedy będziemy gościć właśnie Kubę Więcka i Macieja Obary. Więc myślę, że program tegorocznego Jazz Meetingu jest bardzo zróżnicowany. Myślę, że fani różnych odcieni jazzu znajdą dla siebie coś dobrego i zapraszamy serdecznie, bilety w bardzo dobrych jesiennych cenach, więc myślę, że spotkamy się w teatrze. Przystanek Kultura, czas kończyć. Kolejna porcja informacji kulturalnych za tydzień, a ja zostawiam Państwa z zespołem pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej. Do zobaczenia.